Też to jakoś tak podzielimy. Albo nie. Nie. Nic nie wiecie, wy nic nie wiecie. To wszystko będzie w następnym odcinku. Cześć, no War Spiders! Hej, witamy Was w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy pokazywać Wam, jakie pająki mamy do rozdania dla Was. Dokładnie, otworzymy sobie dzisiaj paczuszkę od Mirka z Euro Spiders, który zechciał jako pierwszy w sumie wesprzeć nas w naszej loterii charytatywnej. Szczegóły poznacie już za tydzień w środę. Szykujemy naprawdę fajną, wielką akcję. Zaraz będziemy Wam pokazywać, co już mamy. Czekamy jeszcze na pająki od kilku hodowców. Mają do nas dotrzeć już wkrótce. Mamy nadzieję, że już za tydzień będziemy mogli Wam przedstawić wszystkie szczegóły tej akcji, którą planujemy zrobić. A jeżeli ktoś z Was chciałby ewentualnie jeszcze wesprzeć tą akcję charytatywną, to możecie się do nas odezwać na maila albo na stronę na Facebooku. W takim razie przechodzimy do otwierania paczki. Spiders dostaliśmy w sumie 6 pająków. Dokładnie. Tutaj u mnie są już 3. Mamy Psalmopeus Irminia, Poes Loteria Metallica oraz Pterinopelma Sazimai. I dodatkowo mamy jeszcze Formingohilus Esperufus, Lampropelma Violaceopes i Neoholotele Incei Gold. I to wszystko właśnie było od Euro Spiders. Dodatkowo dla was. Mamy dla Was jeszcze naklejeczki. I także fajny gadżet, przydatny przy drobnych pająkach. Takie mięciutkie pensety. Tak, takie mięciutkie właśnie fajne pensety. Też pójdą na rozdanie dla Was. I mamy jeszcze coś. Dla nas mamy smyczkę. Dziękujemy. I co? I przejdźmy może do kolejnej osoby, która tutaj się do nas dołożyła. Bo to nie jest koniec, to jest początek. To jest początek, bo to jest od pierwszego hodowcy. Dodatkowo drugim hodowcą, który dołączył do naszej akcji, jest Piotrek Krzysztofiak. I tutaj zobaczcie, jaki fajny prezent przygotował dla Was też właśnie Piotrek. Od Piotrka macie 10 poezji loterii, jest 5 metalik i 5 formosek. Więc naprawdę super. Bardzo fajna nagroda. My też to jakoś tak podzielimy. Albo nie. Nie. Nic nie wiecie, wy nic nie wiecie. To wszystko będzie w następnym odcinku. Więc czekajcie do środy. I jeszcze na tą chwilę mamy od Pinoterra mamy parkę chromatusków, samiczkę i samca. Tak. Tu już takie są podrostki wyseksowane, więc... Więc też fajna nagroda. Od pana Przemka. I na daną chwilę to jest tyle. Resztę ptaszników, które zostaną przeznaczone na loterię, zobaczycie albo za tydzień w środę, albo po giełdzie z egzotyka, która się odbędzie 2 czerwca. Wtedy właśnie będziemy jeszcze odbierać część pająków. I naprawdę to, co nam
ci hodowcy pisali, to będzie warto wziąć udział. Wszystkich szczegółów dotyczących całej naszej akcji dowiecie się już za tydzień na naszym kanale. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zasubskrybujcie. Dodatkowo wczoraj otworzyliśmy grupę na naszym Facebooku. W końcu. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć, link macie do nas w opisie, terrorystycznie z Warsaw Spiders. Nie jest to tylko związane stricte z ptasznikami, pająkami. Możecie dawać tam wszystko, co jest związane z terrorystyką, co was jara. Filmy, zdjęcia, posty. Waszych ulubieńców, co tam chcecie się podzielić, spytać. Jeżeli jakichś ptasników szukacie, albo chcielibyście sprzedać, również możecie tam dodać post. Tylko proszę zapoznajcie się z regulaminem, bo jednak jest to trochę istotne, też również dla nas. Dodatkowo w opisie znajdziecie linki do hodowców, którzy wsparli już naszą akcję, więc jeżeli chcielibyście się z nimi skontaktować, możecie właśnie wejść w link i do nich napisać. A my jeszcze raz chcielibyśmy podziękować bardzo serdecznie tym osobom, które zdecydowały się wesprzeć tą naszą akcję. Mamy nadzieję, że wypali, bo będzie to akcja charytatywna, ale więcej szczegółów właśnie dowiecie się za tydzień. Mamy nadzieję, że uda się zebrać tą całą kwotę, więc jeżeli podoba Wam się ta nasza akcja, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. I widzimy się w następną środę, gdzie będziecie mieli wszystkie szczegóły odnośnie loterii. A losowanie będzie na live, tak jak to Wy lubicie. W takim razie do zobaczenia. Pa!